Mamy kilka, że tak powiem, ciekawych kontaktów. Myślę, że to, że sąsiedztwo gminy, które tutaj możemy spotkać, również jakby jest takim dodatkowym atutem promocji tej naszej inicjatywy. Możemy o tym po prostu z tymi ludźmi porozmawiać. W tej chwili na targach pokazujemy tylko fragment klastra, grupę, która zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznej oraz firmy, które produktują meble miejskie, projektują dla przestrzeni publicznej, eventy również, które produkują również wyposażenie tej przestrzeni publicznej, wyposażenie multimedialne. Jakby chcemy pokazać, wypracować i pokazać włodarzom miast, gmin, że fajne projekty nie muszą być kosztowne, mogą być przemyślane, bezpieczne. Chcemy dawać nacisk na to, żeby były te projekty dostępne oraz chcemy dawać nacisk na to, żeby te projekty były z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Dlatego również na naszym stoisku są dostępne spotkania z konsultantami, którzy mówią o tym, jak projektować dobrze przestrzeń publiczną, jak tworzyć dobre, przemyślane eventy, jak projektować przestrzeń publiczną. Będą spotkania z architektami, będą spotkania z producentami takiej elektroniki do przestrzeni publicznej. Także myślę, że warto odwiedzić nasze stoisko. Śląski Klaster Designu jest powołany przez Zamek Cieszyn. Skupiamy śląskie firmy projektowe oraz firmy produkcyjne, ale również instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-rozwojowe i wszystko wokół tematyki związanej z dobrym projektowaniem, z designem.